Dzień dobry, Baranki. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 2 czerwca. Co może się wydarzyć? Zobaczmy. Rycerz mieczy oraz 10 kielichów. No, powiedziałabym, jakaś kłótnia w rodzinie, wymiana zdań z partnerem, dziećmi, rodziną, przyjaciółmi, z kimś, z kim być może będziecie się widzieć w niedzielę. Może być na przykład. No, jakaś wymiana zdań, jakaś dyskusja. Tu może być kłótnia, to, że się nie zgadzacie z jakimiś stwierdzeniami, z jakimś zdaniem, na przykład kogoś z rodziny. No więc tu może być taka gwałtowność, może być wybuchowość, coś może wam się nie spodobać, nie spasować i wybuchniecie na przykład, albo powiecie swoje zdanie. Tu się pojawia też taka asertywność, szczerość do bólu, więc komuś może się to nie spodobać. Nie spodobać może się komuś, no, wasze zdanie. Więc gdzieś powiedziałabym tutaj, no, mogą nastąpić jakieś zgrzyty. Może na przykład po prostu będziecie mieć odmienne zdanie na temat jakiegoś wyjazdu, czy na temat po prostu spędzenia tej niedzieli. Może będzie chodziło o to, do której rodziny pojechać, w sensie waszej czy partnera. Może będzie kwestia tego, czy no, dzieci będą, czy do nich jechać na przykład. Więc tu mogą różne takie kwestie rodzinne być. Czy odwiedzić na przykład w niedzielę tych rodziców, czy tamtych, no różne takie, czy nie wiem, jakiś przyjaciół, bo tu też mogą być jeszcze jakieś przyjaciele. W każdym bądź razie, no, jakaś dyskusja na ten temat, jakieś inne oczekiwanie, inne zdanie może być, no i to może być takie też jakiś gwałtowny wybuch, tak? Więc jakaś nerwowość może być też w rodzinie, czy jakaś dyskusja. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, byczki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 2 czerwca. Co może się wydarzyć? 8 mieczy i 5 monet. No, powiem tak, jakiś chłód pojawia się na obydwu kartach, zima, jak widzicie, a mimo iż za oknem mamy raczej ciepłe dni, tak? Więc tutaj pojawia się chłód. Tu może się pojawić, no, niedogadywanie się. Ciężko może Was być przekonać do zmiany zdania w jakimś temacie. Może po prostu czujecie, po prostu, że na przykład partner się Wami na przykład nie interesuje w niedzielę. Tu może być na ten temat jakaś dyskusja, rozmowa. Może powiecie po prostu to, co myślicie. No i partner może tutaj coś mówić też, ale to może być ciężka dyskusja, bo tak. No, powiem szczerze, że w ósemce mieczy możecie nie przyjmować żadnych argumentów do siebie. Po prostu tak uważacie i możecie to powiedzieć. Natomiast bez względu na to, jak ta sytuacja wygląda, więc tutaj partner może się na przykład z wami nie zgadzać, no i ciężko mu będzie dyskutować tego dnia z wami. Więc jakieś takie odczucie właśnie braku zainteresowania, na przykład różnych oczekiwań. Tu mogą być kwestie niedomówień, niedogadywania się, no, takich kwestii spornych. Możecie na przykład uważać, że też w niedzielę, no, może się pojawić brak na przykład jakichś funduszy na coś, albo jakieś większe wydatki mogą się pojawić w niedzielę, no, albo tak jak mówię, jakiś brak finansowy, lub jeśli chodzi właśnie o partnera, no to też jakieś poczucie braku, jakiś być może żal o coś, więc też tutaj jakieś takie właśnie kwestie. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, bliźnięta, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 2 czerwca. Co może się wydarzyć? Trójeczka buław i dwójeczka mieczy. Nie będziecie się mogli na coś zdecydować. Mogą się pojawić jakieś wybory, jakieś opcje. One mogą dotyczyć jakiegoś wyjazdu, podróży. Może chodzić o kierunek kształcenia, może chodzić o jakiś wybór kursu, szkolenia. Nie będziecie wiedzieli, na co się zdecydować. Ale to może być też na przykład, jeśli widzicie jakiś potencjał w czymś, w kimś, a na przykład, no to tutaj też jakieś niezdecydowanie w tych kwestiach. Będziecie chcieli podjąć mądre, słuszne decyzje,
ale będziecie chcieli też poznać po prostu wszystkie szczegóły dotyczące tych wyborów, tych opcji. No więc tutaj jakieś takie właśnie być może wahania, zastanawianie się, czy wyjechać, albo jaki obrać na przykład kierunek kształcenia, czy warto, może jeśli będziecie myśleć o jakichś usługach, na przykład w niedzielę zastanawiać się możecie nad jakimiś biznesami, to tutaj też możecie się zastanawiać nad różnymi kwestiami, opcjami, wyborami. Może chodzić o kontrahentów, może chodzić o usługi zlecenia. No różne tutaj mogą być kwestie tak naprawdę. No chyba, że mówimy o relacjach, no to też tutaj jakiś wybór, zastanawianie się nad czymś, coś będziecie chcieli przemyśleć i mądre decyzje podjąć. Więc no taki powiedziałabym dzień może być przemyśleń. Może będziecie chcieli po prostu właśnie poznać szczegóły jakichś kwestii, nad którymi się zastanawiacie, więc gdzieś jakieś poszukiwanie informacji na ten temat, dowiadywanie się, rozmowy w tym temacie na przykład z ludźmi, którzy mogą Wam no, naświetlić na przykład obraz danej sytuacji, byście mogli podjąć po prostu decyzję słusznie i rozważnie. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, Raczki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 2 czerwca. Co może się wydarzyć? Zobaczmy. Raczki, trójeczka monet. Trójeczka monet i 7 buław. No to tutaj będziecie się zastanawiać nad współpracą z kimś. Może chodzić o partnerstwo, a może chodzić o jakieś właśnie działanie, może chodzić o egzamin po prostu jakiś, albo na przykład o jakiś kierunek kształcenia też gdzieś. Więc coś może być niezgodne, komuś może nie odpowiadać, na przykład wasz wybór, czy na przykład jeśli chodzi o osobę, z którą spędzacie czas, partnera, ewentualnie jakiś wasz wybór kierunku kształcenia albo tego, co chcecie robić, komuś może się to nie podobać i tutaj będziecie musieli bronić swojego zdania, swoich argumentów. Dlaczego tak, dlaczego takie usługi na przykład, no jakieś takie tłumaczenia tu mogą być, jakieś argumenty, odpieranie takiego ataku na siebie na przykład. Więc no tak jakbyście bronili właśnie jakichś swoich wyborów, ewentualnie jakiegoś partnera, partnerstwa jakiegoś. Na przykład jakiejś współpracy być może, jakiejś decyzji, którą podjęliście. No i tutaj komuś się to nie podoba, jest dyskusja na ten temat i po prostu wy tak jakbyście argumentowali tą całą sytuację na przykład. No więc tutaj pojawiają się właśnie takie kwestie, aczkolwiek karty no, sugerują tą współpracę. No i widać, że będziecie chcieli właśnie z kimś współpracować, będziecie chcieli nawiązać może jakiś kontakt z kimś, ewentualnie podpisać jakieś umowy. No, coś tutaj, takie wasze decyzje, tak jakby zapadają w niedzielę. No i tak jak mówię, nie do końca one po prostu podobają się komuś i bronicie ich. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, Lwy, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 2 czerwca. Co może się wydarzyć? Zobaczmy. Piątka monet i trójeczka mieczy. No to w niedzielę jakieś rozczarowanie. Coś tutaj się nie udaje, nie wychodzi w niedzielę. No na przykład obiad się nie udaje i po prostu jesteście rozczarowani. Może się nie udać jakieś spotkanie, jakaś wizyta. Może się okazać, że po prostu jest poczucie braku pieniążków. Jakieś wydatki mogą być w niedzielę. No i coś tutaj właśnie, jakiś taki deficyt, jakiś brak czegoś. Może uczucia, a może po prostu brak partnera, może jakieś tutaj też kłótnia, jakieś rozstanie, jakieś zaskoczenie, po prostu zostaniecie zaskoczeni jakąś sytuacją, może nie spodziewacie się jakiegoś zachowania na przykład partnera w jakiś sposób, a on się tak zachowa, więc gdzieś tutaj coś takiego rozczarowującego, jakiś żal, no jakaś taka powiedziałabym też może przykra sytuacja, w każdym bądź razie jest tutaj właśnie jakieś takie rozżalenie, zaskoczenie właśnie jakąś sytuacją, jakimś zachowaniem, ale może chodzić również o kwestie finansowe, właśnie jakieś wydatki albo poczucie braku. Może się okaże, że nie macie tyle pieniążków na koncie, ile myśleliście, że macie, stąd poczucie braku. Może być na przykład dla kogoś poczucie osamotnienia w niedzielę. Może mieliście spędzić niedzielę wspólnie z kimś, a nie wiem, nawet z przyjaciółką, a tutaj się okazuje, że po prostu
No, nie może przyjaciółka przyjść na przykład z jakichś tam powodów. No i tu jest też jakieś tam rozczarowanie z sytuacją. No, możecie czuć, że jesteście, nie wiem, sami. Także takie osamotnienie możecie poczuć po prostu w niedzielę. No więc takie energie niezbyt pozytywne, prawdę powiedziawszy. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry panny, witam was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 2 czerwca. Jak ta niedziela się dla was przedstawia? Zobaczmy. Królowa kielichów oraz pustelnik. No to myślę, że niedzielę spędzicie sobie raczej w samotności. Raczej powiedziałabym, skupiając się na sobie, na ewentualnie na partnerze również tutaj może być. Chociaż mam wrażenie, że raczej odpoczynek od partnera, raczej osamotnienie, raczej chęć na przemyślenie sobie czegoś, chęć na podjęcie jakichś działań, jakichś decyzji, ale takich przemyślanych. Więc tutaj tak jakbyście się skupiali być może na przemyśleniach, czy też na jakichś decyzjach związanych właśnie z partnerem, z matką, siostrą, przyjaciółką na przykład. Więc nad czymś tu możecie mocno się zastanawiać. Może po prostu potrzebujecie czasu dla siebie, żeby sobie coś przemyśleć. Ale tu może być również potrzeba czasu przemyślenia, zastanowienia się nad jakimiś kwestiami związanymi z waszymi zainteresowaniami, hobby, pasjami. Może po prostu potrzebujecie czasu, żeby na przykład poczytać sobie jakąś tam książkę. Nie wiem, jeśli lubicie malować, to żeby pomalować sobie obrazy na przykład jakieś. Jeśli lubicie oglądać, nie wiem, telewizję, słuchać muzyki, to po prostu chcecie ten czas tak właśnie spędzić, więc bardzo spokojnie zapowiada się niedziela, tak stonowanie, albo w samotności właśnie, albo po prostu robiąc rzeczy, które lubicie. Oczywiście możliwe medytacja dla kogoś, jeśli medytujecie na przykład, więc też się pojawia taka forma relaksu po prostu, żeby sobie nabrać energii na przyszłe jakieś, no na kolejne dni. No i żeby sobie coś tutaj przemyśleć. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, Wagi. Witam was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 2 czerwca. Co może się wydarzyć w niedzielę? Czwóreczka kielichów i diabeł. No to powiem tak, jakieś pokusy. Pokusy mogą się pojawić w niedzielę. Ale mam wrażenie, że po prostu będziecie się nad czymś zastanawiać. Może będziecie bardziej rozważać. To może taki raczej spokojny dzień, natomiast możecie się zastanawiać nad jakimiś właśnie pokusami. Ewentualnie możecie się zastanawiać nad jakimiś osobami, które w jakiś sposób was kuszą, które w jakiś sposób was, no, oczarowują, czy oczarowani jesteście kimś. No i tutaj właśnie się zastanawiacie, co zrobić, jak zareagować, jak się zachować w tej sytuacji. Oczywiście tutaj mogą być jakieś propozycje w niedzielę, oferty, chęci spotkania się, poznania. Tak naprawdę to, no, uważałabym, ponieważ to mogą być właśnie takie propozycje, albo od właśnie takich osób, które nie do końca są szczere, albo od osób, które mogą chcieć manipulować wami, albo to mogą być jakieś sytuacje, które, no właśnie, jakaś oferta, propozycja, sytuacja, która może być nieuczciwa, albo która może przynieść więcej szkody niż korzyści, więc gdzieś tutaj, tak jakbyście też odrzucali te propozycje, więc to akurat jest na plus. No ale takie propozycje mogą się pojawić tego dnia. Natomiast no, mam wrażenie, że możecie się zastanawiać nad czymś, rozmyślać. Właśnie może chodzi o jakieś sytuacje, jak postąpić, jak się zachować, czy na przykład iść na skróty, czy też nie. Więc różne takie myśli mogą zaprzątać wam głowę. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, Skorpiony. Witam was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 2 czerwca. Co może się wydarzyć w niedzielę? 6 mieczy i 5 mieczy. No to powiedziałabym, że jakieś też rozczarowanie jakąś podróżą, jakimiś decyzjami.
coś tutaj tak jakby się nie udało, albo po prostu mieliście coś oglądnąć i na przykład ktoś zadzwonił, odwołał wizytę, że dzisiaj nie będziecie na przykład oglądać, nie wiem, jakiegoś mieszkania na przykład na wynajem albo do kupienia. Może się tutaj z kimś umawiacie i też coś tutaj się nie udaje, nie wychodzi i stąd rozczarowanie. Albo jakaś oferta znika, którą byliście zainteresowani na przykład. No jakaś usługa, na którą byliście umówieni, zostaje odwołana. Więc też rozczarowanie, tak? Więc gdzieś tutaj się pojawiają takie właśnie kwestie. One mogą dotyczyć właśnie jakichś zmian, jakiejś podróży. Może chodzić o jakąś kwestię, tak jak mówiłam, oglądania, na przykład jakiejś inwestycji. A może chodzić o jakieś spotkanie z kimś na przykład. I tutaj też mieliście to może zaplanowane od jakiegoś czasu, że się spotkacie z kimś. No i chcieliście się spotkać w niedzielę, ale tak jakby to nie doszło do skutku. Albo jeśli się spotkacie, to będzie rozczarowujące. Nic z tego dobrego nie wyjdzie po prostu. Rozczarujecie się tą osobą, zachowaniem tej osoby na przykład, czy w ogóle sytuacją, więc tutaj też może być, tak jak mówiłam na początku, odwołanie czegoś, jakieś oglądanie mieszkań albo jakieś tam podróże. Natomiast może być tak, że pojedziecie albo będziecie coś tam oglądać i też właśnie nic z tego nie wyjdzie, ponieważ będziecie rozczarowani tą ofertą, albo okaże się, że ktoś zmienił jakieś zasady, jakieś obowiązki, jakieś opłaty, na przykład jeśli mówimy o mieszkaniu, domu czy czymś takim. No i stąd to właśnie rozczarowanie, stąd tutaj takie może być przybicie z tego powodu, bo byliście na coś już mocno zdecydowani, no a tutaj nic z tego na przykład nie wychodzi. Więc jakieś takie rozczarowanie, ewentualnie gotowi byliście, jesteście, będziecie w niedzielę na jakąś zmianę, o której myśleliście już od dawna. No i to się albo nie uda, albo po prostu nie pójdzie w takim kierunku, w jakim myśleliście, że po prostu pójdzie. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, Strzelce, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę, 2 czerwca. Co może się wydarzyć? Zobaczmy w niedzielę. Rycerz Kielichów i 9 mieczy. No, będziecie się zastanawiać, rozmyślać. Ktoś wam da tutaj do myślenia. To może być jakaś osoba, z którą być może już rozmawiacie, może jesteście. No i ta osoba, którą jesteście zainteresowani, więc tutaj rozmyślanie na temat tej osoby. Tu może być jakaś propozycja. Ktoś może wam coś też ofiarować, dać. Na przykład jakiś prezent, no i tutaj jakieś też rozmyślania, zastanawianie się nad tym, no takie, powiedziałabym, myślenie z wypiekami na twarzy, tak? Czyli rozmyślanie o tej osobie, o tej ofercie, propozycji tej osoby, ewentualnie tym geście, który wykona w waszym kierunku. Bo tu mogą być też jakieś oferty, propozycje. Oczywiście może być tak, że ktoś, nawet znajomy, wam coś zaoferuje, na przykład jakąś ofertę wam da, jakieś zlecenie, jakąś pracę dodatkową, albo coś tutaj innego, coś zaproponuje, jakąś pomoc przy czymś, no i będziecie się zastanawiać nad tym, rozważać te kwestie. Może być jakaś oferta z internetu na przykład i też możecie się nad tym zastanawiać. To mogą być jakieś informacje, które po prostu do was dochodzą i nad którymi mocno się będziecie też zastanawiać. Różne to mogą być kwestie tak naprawdę, może jakiś kurs, który myśleliście sobie zrobić, dokształcać się i też zastanawiać się będziecie w niedzielę nad tym. No ale tutaj też może być propozycja jakiejś randki, spotkania, no i też po prostu rozmyślania na ten temat. Więc coś wam tutaj nie będzie dawało spokoju, nad czymś będziecie się głowić. No, oby tylko nad tymi przyjemnymi kwestiami. Pozdrawiam, cześć! Dzień dobry, koziorożce, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 2 czerwca. Jaka ta niedziela dla Was będzie? Zobaczmy. Karta siły oraz 9 buław. No, to tutaj powiem tak, że możecie no, mocno stać na przykład, jeśli chodzi o jakieś zdanie, o jakiś temat, no coś negocjować, to też powiedziałam tak ostro, na jakichś zasadach, według jakichś reguł. Możecie bronić tutaj mocno na przykład jakichś osób, jakiegoś, no swoich decyzji na przykład, które podjęliście. No więc tutaj takie może być też chęć dążenia do na przykład jakiegoś rozwiązania jakiejś kwestii, sprawy, która wydaje się dosyć trudna. No i tutaj też dosyć mocno bym powiedziała w tych kwestiach będziecie postępować, będziecie stawiać na swoim w niedzielę,
no, możecie mieć do czynienia z jakimiś obawami, lękami. Na przykład w niedzielę może się coś takiego wydarzyć, albo osoba, której na przykład, co do której mieliście jakiś duży dystans, dyskomfort na przykład, i tutaj staniecie z tą osobą twarzą w twarz, ale poradzicie sobie świetnie w tej sytuacji. Natomiast może być tak, że też będziecie mieć na tyle siły, by się odciąć od jakichś rzeczy, na przykład od jakichś lęków, od jakichś strachów, od czegoś, co was w jakiś sposób, no, czego się obawiacie po prostu, co wywołuje w was, no, ciarki, bym powiedziała, oczywiście strachu. Więc możecie się na przykład odcinać od takich właśnie osób, ewentualnie od jakichś takich sytuacji, i będziecie mieć na tyle siły, żeby to zrobić. Więc tak naprawdę, no, na przykład, jeśli taka sytuacja będzie, że ktoś tutaj się pojawi z przeszłości, z kim nie rozmawialiście, nie wiem, bo jakiś kontakt się urwał, mieliście jakieś zastrzeżenia co do siebie, no to tutaj też, no, twarde wasze mogą być jakieś decyzje w tej kwestii. Jeśli ta osoba się odezwie, jak gdyby nigdy nic, albo będzie przepraszać, no to nie, nie, nie. Tutaj może być faktycznie odcięcie się od tej osoby, wyjaśnienie sobie pewnych rzeczy, ale to też taka sytuacja właśnie, której może się obawiacie. Więc to taki przykład oczywiście, ale w każdym razie macie w niedzielę na tyle siły, żeby odciąć się od czegoś, czego nie chcecie po prostu. Więc tutaj jest stawianie na swoim i powiedziałabym osiąganie swoich celów, swoich racji, no, jakieś takie twarde negocjacje. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, wodniki, witam was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 2 czerwca. Co może się wydarzyć? Zobaczmy. Wieża i koło fortuny. No to powiem nieprzewidziane. Dwie karty, które mówią o takich sytuacjach, których nie jesteście w stanie przewidzieć. Coś, co może się po prostu wydarzyć. Coś niespodziewanego. Coś nagłego. Coś takiego. Taka transformacja, zmiana jakaś, powiem szczerze, coś może tutaj się załamać, coś może się zakończyć, coś może pójść do przodu dzięki temu, tak naprawdę. No, jakieś takie nieprzewidziane sytuacje. Sytuacje, które mogą się wydawać z początku bardzo negatywne, a jednak później okaże się, że wychodzą na dobre dla was, tak naprawdę. Może się okazać, że tutaj, no, taki, no, powiedziałabym, grom z jasnego nieba, tak? Ale może warto zagrać tego dnia mimo wszystko, mimo tej karty wieży, bo tu się może coś zmienić. Sytuacja może się obrócić o 180 stopni, więc z negatywnej sytuacji na pozytywną, więc no, może zagrać w coś. Można, żeby wygrać, tu jakieś pojawiają się karty od losu, że coś może wam los dopomóż w czymś tak naprawdę, więc myślę, że tutaj negatywne sytuacje tak naprawdę, jeśli się wydarzą w niedzielę, to będą miały bardzo pozytywny wydźwięk dla was oczywiście. Coś może się zakończyć, coś niekorzystnego na przykład. No w ogóle to może być coś, czego się nie spodziewacie. Może jakaś informacja do was dotrze, której w ogóle nie braliście pod uwagę. Więc tutaj, no, różne takie mogą być kwestie. Jeśli będą jakieś takie kwestie, również pozytywne tego dnia, to korzystajcie z tego jak najbardziej, wykorzystajcie to na maksa. W każdym razie, no, jakieś takie sytuacje, których, no, tak jak mówię, nie jesteście w stanie przewidzieć. Dwie takie karty, które o tym mówią tak naprawdę. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, rybki. Witam was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 2 czerwca. Co może się wydarzyć? 9 buław i siła. No, powiedziałabym, że tutaj twardo możecie stać na, jeśli chodzi o jakieś zasady, jakieś kwestie. Nie pozwolicie, no, na przykład możecie nie pozwolić wrócić do siebie na przykład jakimś lękom, więc możecie przeciwstawić się im akurat w niedzielę. Może na przykład osoba, co do której mieliście jakieś obawy, jeśli chodzi o jakąś rozmowę, trudną rozmowę, ciężką rozmowę, więc tutaj możliwe, że te obawy się zakończą tego dnia. Możecie postawić na swoim, możecie bronić tu swoich racji.
No, możecie wynegocjować dobre warunki, jeśli chodzi o jakieś tutaj rozmowy, tak? Ale postawicie na swoim tak naprawdę, osiągniecie to, co chcecie. Tylko musicie się trzymać jakichś tutaj zasad, reguł, no i nie powielać błędów, bym powiedziała. Nie powielać czegoś, co już się wydarzyło kiedyś negatywnego i po prostu gdzieś tu może się pojawić znowu, więc miejcie, że będziecie mieć tą siłę, karty mówią, żeby przeciwstawić się właśnie tym swoim jakimś obawom, lękom w niedzielę. Tylko trzymajcie się właśnie takich zasad. Nie dopuszczajcie do siebie czegoś, czego po prostu nie chcecie. Jeśli sobie czegoś nie życzycie, to tego się po prostu trzymajcie, bym powiedziała, swoich racji. No ale to może być właśnie dzień taki, kiedy staniecie oko w oko właśnie z jakimiś no, trudnymi kwestiami dla was, ale świetnie sobie poradzicie przy tych dwóch kartach. Zresztą to widać nawet, tak prawdę powiedziawszy, będziecie mieć tyle w sobie energii, tyle siły, żeby tyle asertywności też, bo to jest karta 9 Buław, to karta asertywności, wytrwałości, żeby właśnie przeciwstawić się czemuś. Czemuś, z czego nie chcecie, czemuś się wam nie podoba po prostu. Więc możecie tu powiedzieć swoje zdanie w jakiejś kwestii, w jakimś temacie, bez względu na to, czy się komuś będzie podobało, czy nie. Ale postawicie na swoim. Do usłyszenia. Cześć.